Cześć, z tej strony Ryszard. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymontować lusterkę w samochodzie oraz demontować tapicerkę drzwi prawych przednich. Oczywiście w samochodzie Renault Kadjar. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Po zdjęciu osłony lusterka możemy przystąpić do demontażu poszczególnych części. Zwróćcie uwagę, jak podważamy zespół przełączników, żeby nie uszkodzić osłony plastikowej. W tym miejscu jest zatrzask, który naciskamy i odblokowujemy wtyczkę. To złącze wyciągamy. Tak wygląda od spodu zespół przełączników. Kolejna część do demontażu to osłona klamki. Demontaż zaczynamy z lewej strony. I przemieszczając się w prawo, odpinamy kolejne zatrzaski osłony. Z prawej strony jest taki zaczep, który delikatnie odpinamy. Teraz widać wszystkie zaczepy. W pobliżu klamki odkręcamy śrubę Torx. Przy pomocy podważacza odpinam plastikowy prostokątny klips tapicerki. Przy pomocy plastikowych klinów podważam osłonę drzwi. Następnie pojedynczo odpinam plastikowe klipsy, które to wszystko trzymają. Klipsy należy pojedynczo odpinać, wtedy żadnego z nich nie połamiecie. Przydatne narzędzia umieściłem z linkami w opisie filmu. Te klipsy, jak są niepołamane, można je ponownie przy montażu wykorzystać. Wyciągamy teraz całą osłonę z tapicerką do góry. Tak wygląda ta część po wyjęciu. Zobaczcie teraz, jak wyglądają te klipsy oraz ich miejsca mocowania. A to jest ten prostokątny klips. Miejsce przykręcania. Miejsce umieszczenia prostokątnego klipsu. Tego wkrętu przy demontażu tapicerki nie musicie wykręcać. A to są miejsca osadzenia zatrzasków osłony klamki. Można teraz przystąpić do demontażu lusterka. Najpierw odłączamy przewód zasilający. Naciskamy ten przycisk i odłączamy złącza.
Przy pomocy klucza nasadowego 8 mm odkręcamy lusterko. Teraz przystąpię do montażu. Oczywiście montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności do demontażu. Warto zwrócić uwagę, czy wszystko dobrze przylega. Nie zapomnijcie osadzić zatrzask prostokątny. Zwróćcie uwagę na kierunek osadzania zespołu przełączników. Zostaje jeszcze osłona wewnętrzna lusterka i wszystko jest gotowe. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że film się przydał przy naprawach samochodu. Zapraszam na moje kolejne filmy. I jak film się podobał, stawiajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.